ty, nie sprawdziłem, czy coś jedzie. Czemu nie powiedzieć, że jest przejazd kolejowy? Wiesz, jakbyśmy się, nie daj Boże, rozpieprzyli, to byśmy mieli na kamerze. Fajny filmik. Stwierdzam, że mówienie do kamery w czasie jazdy naprawdę sporo dekoncentruje. Ja czuję taki błogi spokój, bo właśnie wracamy i mamy w bagażniku komplet materiału. Co to było? Radar. Strzelił. A, trudno. Ile to mogło być? 70? Albo... Nie, tu jest napisane 90, mam nadzieję, że nie było 50, no nieważne. Ale wiesz, my w Polsce takie rzeczy przeżywamy co jakiś czas, więc to nie jest jakaś taka wielka tragedia. Wiadomo, że troszkę boli po portfelu, ale tak ci będzie, nie wszystkim... To 3 dni mojego życia, 4 dni mojego życia. Ty tak wyceniasz swoje życie nisko? No, kiedy pracowałem w knajpie, tak? Nie, no wiesz... 4 dni pracowałem, otrzymałem... Romek, ja uważam, że powinien się złożyć ze mną na ten mandat. Proszę? Powinieneś się złożyć ze mną na ten mandat. Dlaczego? Dlatego, że masz moralną odpowiedzialność za to, co zrobiłeś. Trzeba było mi powiedzieć, Bożydar, nie życzę sobie, żebyś jechał ze mną 80, kiedy na znakach jest 70. Słuchaj, tam był taki ten świat, no. Tak? To co to było? Bo to jest informacja, masz się uśmiechnąć, żeby ładnie być na dnie. Nie, po prostu strzeliło nam zdjęcie. Jak robisz zdjęcie, to normalnie ci błyska lampa błyskowa, no to tutaj tak samo działa, nie? Ta lampa błyskowa, tyk, mogę ci po prostu jakoś zamieszać w głowie i po prostu widzisz do... No ja uważam, że to była zbrodnia to, co oni zrobili. Ja mogę stracić kontrolę nad samochodem i to mogło doprowadzić do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Ja myślę, że odwołamy się w jakimś sądzie.